Sława Jezusu Chrystu, witaju was wszystkich kochani. Będziemy prowadzić dzisiaj nasze spoglądania jewrejskich korniów chrześcijaństwa, osobliwo katolicyzmu. To jest już czwarta czasyna w tym cyklu, w tej temie. Między innymi ja już mówiłem pro proces, że Jewreje wierzyli, że ma przyjść Mesję jak nowy Mojsej, że ma zwerszyć nowy zawit, sojus, że ma pobudować nowy trzeci chram tajemniczy, a zawit wieczny, nowy i wieczny, i także, że ma być що має бути власне новий храм. Ці три речі я вже оповідав і показував, як це зреалізувалося в Ісусі Христі і як з Ісусом Христом через апостолів це перейшло як продовження старозаповідного юдаїзму, релігії Мойсея, як це перейшло в християнство, особливо w katolicyzm. Перед усім w katolicyzm. Сьогодні хочу говорити вам про, між іншим, про нову обіцяну землю. Тому що коли є новий Мойсей, через котрого Бог заключає новий, то вже буде сьомий, пам'ятаєте, і остаточний, вічний завіт, i co Jezus realizuje nawet nie w momencie swojej śmierci, tylko na peredodni, korzystając z bożestwa i z swobody Boga szczodo chronosu, szczodo chronologii, szczodo czasu, win wypereduje swoją śmierć i swoje woskresienia, wypereduje na sposób eucharystyjny, na sposób kultyczny, na sposób taństwenny, na sposób boży, na sposób całkiem wilny. Takim czynem do rzeczy i zakluczaje z nami nie w piatnicu i w niedzielu woskresańską, w piatnicu strażdalną, wielką piatnicu strasną, ale zakluczaje się zawit w czwartek wieczorem, to że w piątnicę, po jewrejskiej miry czasu, stylu mirenia czasu, ale po naszemu to jest czwartek wieczór, podczas ostatniej wieczerii. Czemu to jest ważne? Tomu, że win pokazuje, że win panuje nad swoją śmiercią. Що він панує над своїм воскресінням. Тому що в четвер вже на спосіб в іншій фізиці, котра не підкорена є хроносу, не підкорена є нашої хронології, нашому часові, він авансом, він випереджуючи факти, переживає вже ці факти. До речі, не тільки свою смерть і своє воскресіння, але випереджує також swoje woznesienia, zisłania Ducha Świętego, że w tej Eucharystii wypereduje. Wypereduje nawet swój powtórny przykinci czasy w przychyt, tobto swoją paruzję. Przez ten fakt Bóg demonstruje, Jezus demonstruje jak Bóg, że win panuje nad tym wszystkim, nad tymi wszystkimi faktami, które będą odbywać się w fizyce Newtona. Тож навіть не в фізиці квантової, тільки просто він помирає на хресті в фізиці Ньютона, а не в фізиці квантової, правда? Ну, воскресіння не знаю, в якій фізиці є. Чи... Ну, точно є в фізиці Ньютона, а чи там також це стосується квантової, не думаю. Квантова фізика і так діє в гробниці, поки матерія є діє по-своєму. Так що він в фізиці ньютоновської піднімається з мертвих. Також в фізиці ньютоновської він возноситься, але чи тільки в фізиці ньютоновської, ну то є вже інша справа. Натомість в Євхаристії це є дуже цікаво.
I właśnie tam zwerszuje się przed tym, co jeszcze nikt mnie życia nie zabiera. Podívejte, ja tu sobie siżu z wami za stołem, praktycznie siżu, leżu, bo toż wony majże leżali. No i co? No i bericie jeszcze całe tyło moje, które za was wydasce zawtra. Bude wydane zawtra. Ale ono wrze, teper ja wydaję. Zawtra ktoś bude, ja jego budu wydawać, ale dla was bude wrażenia, że mnie aresztowali, mnie pobyli, mnie nad mną huzdowali, nasmiechali się, mnie rozypiali, na mnie pokłali chrzest, mnie przymusili jego nести, mnie rozypiali, mnie probili bik, mnie wbili, mnie pochoronili. Były takie wrażenia, że mnie zabierają życia, optyczne wrażenia, ale tak na sprawdzie, to nikt by nie podniósł ręki na mnie, jak by nie wola ojca, jak by nie moja wola, dlaczego ja jej przyszedł. No ale dziś, no, gdyby z toczki zoru apostoli, jeszcze tak nie całkiem wierzących, no to wyglądało tak, jakby jemu zabierali te życia. Natomiast podczas Eucharystii nikt jeszcze na niego rękę nie podnosi, bo woła do innego, on sobie leży, co jest uczta, co jest weczeria, co jest bankiet, co jest pir, co jest świętowanie. I win tu sobie robić, co chce. Win woła w tej sytuacji. Tak, że można сказати, że win zakluczaje cej zawit, że to di. Pytanie jest to di takoż takie. Jakże Chrystus zwerszuje zawit nawet nie na Golgofie, no jasna sprawa, że i na Golgofie, gdzie on pomre i woskresne, bo tam praktycznie był wsad i tam de kilka metrów wite rozpiate i oho pochorony. Chyba także na Golgofie, prawda? No pamiętajmy, kto był w Jerozolimie, że widstań miż miejscem rozpiatia, na jakie tradycja cerkowna pokazuje spokon wiczno. A miejscem pochoronu je dokładnie tam, nie znają, 30 metrów, 40, 50 metrów. Także, okej, okay. To nawet nie cały Golgowski pachor był miejscem zakluczenia zawitu, tylko właśnie wszystko odbywa się w Eucharystii. Jakże tak, słuchajcie, to Eucharystia jest miejscem kultu. Jakże tak, to gdzie jest chram, to di. No właśnie tam, gdzie jest miejsce kultu. To hornica, co jest nowy chram, że. Jezus stworzył, czy zaczyniają, czy zaczyniają Eucharystię. Jezus musi to robić w chramie. Także budownictwo nowego chramu, trzeciego jerozolimskiego chramu, to nie jest nawet moment chronologiczny, moment wskrzeszenia. Tylko to jest ten jeden moment, czy to nazwemy jego Kairos, ale kraście nazwaty jego sława. W odnom momencie sławy, to czasu niebesnego, jaki zowsim nie jest obligowany, nie jest korygowany, korektowany chronosom naszym, w tym czasie sławy, który jest odnym michom, odnym momentom, Jezus chronologicznie robić się i w czwartek, i w piątnicy, i w niedzielę, ale rozpoczynają w czwartek. I w całkiem, że je w czwartek, i całkiem je w piątnicy, całkiem je w niedzielę. Nie po jednej trzeciej. Całkiem. I śmierć, i woskresienia całkiem w czwartek. I zakluczenia zawitu w czwartek. Oś czasza krowi mojej, nowego i wiecznego zawitu. Pijte z niej. Czasza krowi nowego i wiecznego zawitu. I koły one pyle z czaszy, to wrze był zakluczony zawit. One piły, i co jest znak? Ca żertwa. I co jest Eucharysta, co jest żertwa, wrze ona aktualizuje na bezkrwawy sposób. Jezus nie muczy się, Jezus spokojnie sobie leży. Na sposób bezkrwawy ona wrze zwerszuje krwawą żertwę, jaka będzie zawtra. Na sposób bezidny także, nie tylko bezkrwawy. Ale jest tam krwawa żertwa, tylko na sposób bezkrwawy, na sposób taństwa. Jest tam żertwa bezidna. Tak.
seczer spożywania. W jakomuś plani piznisze bude tako żertwa, może skazaty chlibiw pokładania nas kilka nevse, nevsuje w charystu zimoto, ne spaluje mojityki, składają operet obliczam hospoda w tabernakulum, w kywoti, w dar ochrony tylnic. Okej. Odnym słowom podywice, tam muset wrze buty w chram nowy treti jerusalemski, bo jak je nowy zawit, je nowy Mojsej, je nowy zawit, sej nowy zawit, to je wrze kult, to je żertwa, to je synaj, znaczy to hora, nowa synaj hora, na syjońskiej hori jerusalemskiej, tak, i to muszę, tamże muszę być w czwartek nowy chram, to muszę je takoż nowi swieszczenniki, czynić se na mi wspomin, w tym momencie apostoły, jakie tam leżać, stają swieszczennikami. To je pomazanie, pomazania ich na swieszczenniki. Czynić se na mi wspomin. Na mich by daty zawdaniane dają czy syły. To je peredane zawdania, je takoż peredana syła. Także mają może, także nie w momencie chronologicznym, momenty woskresienia je budowany nowy chram, ale że tu, na skilki czwartek strasny je, że aktualizacja piatnicy i nedili. Nawet nie mistycznej, tylko jakoś bożej aktualizacji taństwennej, przez tajną, przez taństwo. Taństwo Eucharystii. No, coś niemowirnego. I takoż cej chram aktualizuje się i najbliższy pomitny własny na Eucharystii, na każdej Eucharystii, na każdej świętej liturgii, jak uczynimy. W nawet najbliższych skromnych umowach. Cej chram trzeci jerozolimski nie jest widmy. Więc troszkę jest widmy, ja mówię, że to jest tiło, mistyczne tiło Chrysta. Mistyczne tiło Chrysta. Słowo mistyczne pokazuje jeszcze bilż nie widno niż widno. No ale okej. Do reci na początku, w czasach biblijnych, w nawczaniu apostoła Pawła, co nie nazywało się mistyczne tiło Chrysta, co nazywało się prosto tiło Chrysta. Cerkwa, co było tiło Chrysta z wielkich bukw. Natomiast gdzieś tam w pierwszych stuleciach Eucharystia to było mistyczne tiło Chrysta. Eucharystia. Tak. Jak ktoś mówił w tiło Chrysta, to rozumiał w cerkwu, a jak ktoś mówił w mistyczne tiło Chrysta w pierwszych stuleciach, to rozumiało się przez te pojęcia Eucharystii. Natomiast potem nastąpa jest zamina. Nie pamiętaję, w którym stoliti, baczy te brat Petroneje, wysoko oswiczonej osobą, może wy budete bilż kogoś. Natomiast nastąpiła zamina. Czemu? Chyba pod wpływem jeresei eucharystyjnych. To jeretyki mówili, że Eucharystia to nie jest prawdziwe tiło. No bo właśnie jakieś takie mistyczne, jakieś takie duchowne, nie wiadomo co. Może to alegoryczno, może to metaforyczno, może to symboliczno, prawda? Może to jakoś duchowno. To słowo mistyczne, zamiast dopomagaty, pokazaty, że ono jest po innej fizycji, nie po fizycji Newtona, tylko po fizycji sławy. Ono jakoś zamiast dopomagaty to poczynało jakby pitrymować jeretyckie stawlenia do Eucharystii, to mu wzięli słowo mistyczne i prykleje je do cerkwy. A żeby zachystać tę Eucharystię, tam było, że tiło Chrystowe, priamo, tiło Chrysta. Tiło Chrysta to Eucharystia, a mistyczne tiło Chrysta to cerkwa. Ale na początku było nawpakie. Także realizm tiła Chrystowa był pokazany przed wszystkim nie tylko w Eucharystii, nawet choć takoż, ale był pokazany w cerkwi, że my je tiło Chrysta. Także ono jakoś pomitne i jakoś sprychowane przed nami, no bo baczymy instytucję cerkwy, baczymy parafian, baczymy diecezjan, baczymy w Seleńsku cerkwę, jak się na papskich służbach zbierają się setki tysięcy, czy nawet miliony, no to baczymy w tej zbir ludzi, no ale to baczymy socjologię, baczymy ich grzechy, skandali cerkowni i tak dalej, wszystko dobre, prawda, wszystko takoż pretamanne świeckomu, świtowomu suspilstwu. A wszystko takie jest to tiło Chrysta, bo kto podniesie rękę, to jak Saul, na to tiło, to i
15 roku do Chrystusa. Saul, Saul, czemu ty mnie chłoniesz? Czemu ty mnie perslidujesz? A Saul osobisto nie znał Chrysta. Saul nie perslidował osobisto Chrysta jak Kajafa. Saul perslidował chrystian, ale nie poczuł, czemu perslidujesz chrystian. Tylko czemu mnie perslidujesz? I właśnie chyba z tego wygłosu, po tym przez refleksję, Saul, apostoł Paweł, odszedł do teologii ciała Chrystowego. Że ja perslidował cerkwę Bożą, a Chrystus skazał, mnie ty perslidował. To cerkwa Chrystowa to jest win. Jak to jest win? No to jest win, bo to jest jego ciało. Jego własne ciało fizyczne, dzięki woskresieniu i nowym siłom, nowym resursom niebesnym, resursom sławy, je jakieś plazmatyczne, je po inżej fizycji. To nie jest fizyka ani Newtona, ani kwantowa, ani stara fizyka, ani nowa fizyka. To jest fizyka wieczna, fizyka niebesna, która jest tyło jakieś plazmatyczne, je mecha realne, ale je takoż i mecha nestiego świtu i może roztiachować się na nas. I roztiachuje się przez ducha, przez chreszczenia, przez zmianę ontologiczną naszą, odnesową. My dziesno je členy jego, my dziesno je jakoś tak... No wiadomo, że to jest jakaś metafora, co nazwa, że realność, jaka chowaje się za tej metaforą, jest jeszcze bilż realna niż sama metafora. My je bilż tyłom Chrysta niż tyłom naszym, pisze chreszczenia. To jest zmina zwerszyła się jakaś wielka. My w cerkwi je od niej wielkiej ludy, no i dechołowo i je Chrystus. Cej zbir ludzkiej, to nie jest zbir ludzkiej, to jakby odne wielkie odne. Coś tajemniczego. Odna wielka postać. To nawet nie simia, to jest coś bilsz niż simia. Tak, i to jest jej nowy chram. I ja sprawa tak, jak ja mówię, że ten nowy chram ma także miejsca martwi, prawda? To jest nasze kostele, nasze cerkwy, nasze kaplice. Dobra, a teraz przejdziemy i co wszystko zapoczątkowo je Chrystus kazał czynić w Eucharystii podczas ostatniej wieczeri. My żyjemy w nowym jerozolimskim chramie. Nowy Mojsej, nowa Synaju Hora na Syjoni, nowe żertwoprynoszenia, nowy kult, nowy zawit, nowe świadczenstwo, czynice. Nowy chram. A teraz przejdę do czwartej czynności, jaka jest nowa, jaką przynosi Chrystus. To jest nowa ziemia obiecana. Ziemia obiecana, do której ma dowieść Mesja, to nowy Mojsej. Ziemia obiecana to jest Chanaan, Kanaan ziemia, jaką Bóg obiecał Abrahamowi i jego potomstwu i do jakiej wiw Izraela, jakiego zwilnił z niewoli egipeckiej. Proroki podczas nowego wychodu podczas drugiego wychodu z wawilońskiej niewoli, tam w 538 roku, to Trito Isaja chyba, mówić pro coś, co Bóg kiedyś przez Mesiju właśnie zwerszył nowy wychód i nową obiecaną ziemię. Do której powiedzę tak Izraela, jak i Pohan. Wse ludztwo, dobre ludztwo, dobrą czastynę ludztwa, Bóg powiedzę do nowej ziemi obiecanej, w której one będą mieszkać po wieki. To baczymy to proroctwo w Isaii 60, 21. Zwitki ta refleksja, że ma być nowy wychód i nowa wieczna wrze, znaczy chyba nieziemna, tylko jakaś niebesna, eschatologiczna obiecana ziemia, zwitkyce. No bo one pobaczyli, że Mojsej zrobił wychód, zwilnił naród z Egiptu, ale naród potem potrapiaje w inszą chalepę.
z odnoj chalepy w inszu, z odnoj neboli w inszu. To tak jak z manną, każe Jezus w Joani 6, Mojsej dał wam mannu, ale wasi predki pomerli. No, no szo, ile ciu mannu omer zbierali dla każdego szczodnia z wyjątkiem szabatu? No i co, ile roki wi pomerli? Ja wam dam mannu, to moje tiło, i kto ciu mannu moju, każe nowy Mojsej, Mesija, Chrystus, Mesija po jewrejskomu, po greckomu Chrystus, kto bude jeść tę nową mannu, nie pomrę. I tak samo tak, że Mojsej dał wam nie tylko mannu, co wy po tym pomerli, ale także wyzwolił was z niewoli, żeby wy potrapili w następną niewolę. No to jaki tołk? Ale jak ja was wyzwolił, to budete wilni na wiek, każe Chrystus. I ta ziemia obiecana jak udał wam Mojsej, no to taka kiepska troszkę, medom, znaczy to i mołokom, i wyną te kucia, ale i piw pustynna, i takoż tam bahato worogiw, i mało spokoju, bo takoż nasze stiowsiaki, nowi okupacji i tak dalej. Tak że jewreje potrapiają czy z pit odnoj okupacji pit druhu, pit następną, bo one poczynali rozumieć, że jest potrzebne ostateczne rozwiązanie tej problemy, a nie tymczasowe. I że Mesija, kiedy przyjdzie, jego manewr będzie ostateczny, znaczy wieczny. Znaczy, ta obiecana ziemia musi stać ziemią rajską, ziemią niebesną, eschatologiczną, wieczną. Kiedy Mojsej pomer, Jezus wodzić ich w obiecaną ziemię, przez Jordan, Jerychom, pamiętajcie? No i tam one zostają, zdaje się, 6 narodów, jakimi będą mieć problemy pod. I wsiak Necha Sudiv pokazuje, jakie problemy ma w Izrael w obiecanej ziemi, tekuczej nie tylko wyną, medom i mołokom, ale i ichnioju krowiu, potom i slozami. Tomu, że tam i Filistiany przyjrzali, i wszelkie inne. No z kim wojował Samson? Z Filistianami, prawda? A z kim wojował Gedeon? Z jakimś tam jeszcze innym. A z kim wojowała Debora? No jeszcze z kimś innym. No to wszak Necha Sudiv pokazuje, że tak zwana obiecana ziemia to była ziemia krowi, sliz i potu. Po tym w 722 roku, to 8 stulecia, bliż męż czas Ilii, Eliseja, zdaje się, i chyba pierwszego Isai, one, nie wiem, jak będzie pierwszy proto Isaja? Nie. Primo Isaja, no nie pamiętają. Deutero i Trito chyba. No, w czasach Perszo i Isai chyba one potrafiają piwniczna drżawa, jaka, bo Izrael rozkołów się pisla Salomona, jego tam syn z kimś tam rozkolony odne carstwo Dawida na dwie czastyny, piwniczne, to nazywa się Izrael i piwdenne Juda. I właśnie w 722 roku ci Asyryjcy Sanheryb chyba, Sinheryb czy Sanheryb, zdobywaje Samarię, stolicę piwnicznego Izraela, i 10 pokolin jewrejskich, jakie tam je, Asyria, imperia asyryjska, porozkydaje w prymusowej emigracji po wsi swojej terytorii. I zdaje się, że tych 10 pokolin, że bez powernienia szczezną, to one jakoś rozczyniać się w tej imperii, że nie wrócą się. I do rzeczy z tego zmieszanego tam kontyngentu stworzyły się Samariany, prawda? Którzy do rzeczy przyjmą pierwszych 5 knyg, to Tora będzie wyznawana Samarianami, oni przyjmą coś od Izraela. Ale także wnesą jakieś tam swoje prebombasy o tym, co będzie religia nieczysta, że zanieczyszczona i zredukowana do minimum z tego, co jewrejskie, co objawione Bogom.
Tak, tak że w 722 roku najeżdżają i znika Izrael. Piwnicznych 10 pokolin. Zalishaються tylko Juda i Benjamin внизу, na piwni, zi stolicy w Jerusalemie. Ale 2 stulecia późniejsze, nawet mniejsze, dej 150 roków późniejsze, najeżdżają Wawilońcy Judu. I to jest Nabuchodonozor. I to jest czas między innym Deutero Isaii, zdaje się, Jeremii, Jezekiiła, proroków. I w 587 roku pada jej Juda, pada jej Jerozolim, bude zniszczony jerozolimski Salomona chram, a elity będą wywezeni z początku, potem remeslnik i wesz naród. W Jerozolimie zrujnowanemu i wrze bez chramu zalesza no, niżsi, biedni, niegramotni ludy zalesza. I tak bude też 50 roków, do 539 roku, kiedy otrzymają dozwól Jewreje wrócić się z wawilońskiego pereselnia, z wawilońskiej niewoli. No i znowu pożywują tam sobie, wybudują chram, to będzie chram Ezry, Nehemii, jak już znacie, ale potem, 3 stulecie przed Chrystusem, przyjdzie Aleksander Makedoński, zawojuje ci terytorii, wojując między innym, na skutki pamiętają, z carom, królem perskim Dariem, chyba. No i rozpoczynając się epocha, jak uznajemy z knych, 2 knih makkawejskich, z knih Daniła, proroka, który choć rozpowiada, zdaje się, pro Nabuchodonosora, pro Wawilońców, ale tak w naprawdę jest to kniha, jaka napisana jest podczas czy pisja niewoli greckiej. Strasznej niewoli. Także ci trzy knihy pokazują honienia z boku greckiego. Straszne honienia. To była chyba najgorsza niewola z wszystkich niewoli. Ciekawe, prawda, że to Greki, Makedońcy, Greki. Naród, znaczy to duże proswitnicki, a czyny w takie spustoszenia, taką nietolerancję, taką. Pry nich Rzymian to oweczkę łagidny. No tak, i gdzieś chyba w 60-tych, ja nie pamiętam, rokach przed Chrystusem przychodzą te Rzymiany. Możliwe, że ja pomyliłem się. Nie pamiętam, że wywczawce kogoś, ale znam, te kawa wse wypłukała z pamięci. Za mało magnezu czy co? Także podywiecie, historia Izraela nie tragiczna, no. To idzie sinusoidalna. Troszkę woli, znowu niewola. Troszkę woli, znowu niewola. Czy nie życie ludzkie tu pokazane? Ukraiński naród, думаю, że duże może zrozumieć tę historię, tomu, że wasz naród także ma w swoje momenty fajnie, ale potem znowu niewoli, 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 tak 1000 roków praktycznie przeszło. Tak jak u Izraela, majże. To Izrael majże tak jak wy. U was jeszcze chyba gorsze niż u Izraela było. U nich też takie były promiszki tego carstwa. A tu w Ukrainie to tak raczej kiepsko. Od 11. stulecia, od Jarosława Mądrego, jak znajomo, pisze Jarosława Mądrego, że aż praktycznie do 20. stulecia. Do końca 20. stulecia Ukraina praktycznie tam z małym epizodem nie ma swojej dzierżawności, tylko w 21. Tak. No, tragiczna historia obok nacji. No, ale niechaj was wciszaje coś, co wy duże schodzi na wybrany naród starozapowiedni. Może coś z tego budę, no. Tak samo jak coś było z wybranego narodu. Jakiś błahot dla psycholudztwa. Tak, że rabiny i świeszczenki, one rozdumowali nad tym wszystkim i narodziła się powoli refleksja i tużinia i nadzieja na ostateczne rozwiązanie tej problemy. I co ma wywrzeć ten Mesję? I to nie tylko chyba wszystko takie małobuty polityczne i militarne. To małobuty
Wsyli, ale ne militarnoj, tylko wsyli czudotwornoj. I to mało buty w syli Bożej, i to mało buty w syli w takim aspekcie eschatologicznym, to mało buty, że ta ziemia obiecana mała buty chyba nie w tym świecie, nie na tym świecie. Na przykład prorok Amos mówi, że odnego dnia Bóg posadzi Izraelitian na ich ziemi, tak że nikogo nie będą wzięci, wyrwani z ziemi, którą ja im dam. Amos 9, 14, 15. Prorok Osija każe, że w czasach nowego zawitu, nowego ostatecznego zawitu, wsi pokolenia będą posijani w ichniomu kraju, na ichniej ziemi. Osija 2, 1, 2, 20, 25. Jeremia także propowiaduje, że kiedy nastąpi nowy wychód, to Bóg da 12 pokoleniom w spadczynę prekrasną ziemię. Jeremia 3, 15, 19. Ta majbutnia obiecana ziemia nie kończy je utotożnione z ziemnym, ziemnej terytorium Izraela, to Chanaan ziemi. Bo chce wrze zwłóczyć w wydomomu proroctwie Natana, jaki choworyć prowiczne królestwo Dawida, to jest druga Samuiła, siomi rozdział. W ciemu proroctwie, w ciemu wieszczeństwie, Bóg obiecaje, naznacz mojemu miejsce, mojemu narodowi, Izraelowi, i posadzę go tam, i będę mieszkać na swoim miejscu. To jest 2 Samuila 7, 10. Jednak to miejsce nie może odnosić się do ziemi Izraela, bo w czasach Dawida 12 pokoleń wrze mieszkało w ziemi Izraela. A tu mówi się pro jakieś miejsce, gdzie Bóg posady. To my wrze mamy Izraela. To nawiście tam obietnica, że Bóg nas posady w Izraeli. Dziękuję, bo my wrze w Izraeli. Wrze stało się. Nie, znaczy to miejsce, gdzie Bóg posady Izraela w Majbutniemu, to nie jest to miejsce, w jakomu nas wrze posady. Ma być. Jezekiel mówi, że majbutnia kraina, majbutnia obiecana ziemia, będzie jak nacze edemski sad. Jezekiela 36, 33-35. I powiązuje powrócenie 12 pokoleń Izraela z woskresienia martwych. Isaiah 37. No, zdaje się, że rozdział biblisty tołkują metaforyczno, alegoryczno, że to jest alegoria woskresienia nacji, woskresienia drżawy. Może tak. Może takoż tak. No ale dawajcie czytajmy Biblię troszkę po prostomu. No. No, napisano, że to woskresną ludy. To może krim metaforycznego znaczenia dawajcie może priame znaczenia. Bukwalne. No, woskresną ludy. Co oznacza jeszcze ten nowy wychód i ta nowa dowedenia ludzi do ziemi obiecanej oznacza także, że propadę nam faktor śmierci. Że będzie zniszczona śmierć w tej nowej ziemi obiecanej. Znaczy, toczno eschatologia, toczno nie cej świt. Albo może cej, ale toczno jakiś nowy eon, nowy czas, nowa epocha, epocha pisle woskresienia pomarłych. I to jest u Jezekiela. Najważniejsze proroctwo pochodzi z księgi Isaii. To jest chyba Deutero Isaia. 43, 49 i 60. Win pokazuje nowy wychód, jak mandrówku narodu do nowego Jerusalema. I pokazuje Isaia, że ten nowy Jerusalem będzie częścią
nowego neba i nowej zemli. To bude zresetowane nebo i zemlja, bude jakoś peremine na cia zemlja i ce nebo, zniszczę na cia zemlja i ce nebo i na ich miejscu bude nowa zemlja i nowe nebo. Bo ja, oś bo ja stworzył nowi nebesa i nową zemlę, pisze Isaja 65. Nie będę cia wrzebić zgadowaty dawnych historii. Na dumku wona nie przyjdzie. Nawpaki, będę radzić i wesilia na zawsze z tego, co ja stworzył, bo oś ja czynił z Jerozolima wesilia i z jego narodu radzić. Isaja 65, 17, 18. A także następny fragment z Isaii 66, 18, 20.22. Isaia 66. Ja znaju ich niewczynki i zamysły. Przybudu, щоб zibraty wsi narody i wsi mowy, wsi języki. To bacite uniwersalny tekst. Z usich narodów przywedut jak dar dla Gospoda wsich waszych bratów na moju światu horu w Jerusalem, choward Gospod. Bo jak nowi nebesa i nowa zemlja, kotry ja wczyniu, trwaty muć peredim noju, proroctwo Gospoda, tak bude trwaty wasze potomstwo i wasze imię. Także tekst jest toczno uniwersalistyczny, stosuje się wsi zemli i je eschatologiczny. A teraz troszkę podobimy się na dżereła poza biblijni. No na przykład jewrejski pisma, knygi poza biblijni z pierwszego stulecia naszej ery, to czas Jezusa i apostolów, to było takie przekonanie, że prawdziwa ziemia, świata, obiecana ziemia, znajduje się w werchnim świecie, gdzie Bóg siedzi na swoim tronie, na swoim prestolu. Inaczej niż ziemny kraj Chanaan, niebesna obiecana ziemia będzie trwać wieczno i ona jest utotożniona z carstwem, z królestwem Bożym, z carstwem Bożym. To jest tak zwany zapowiedź Jowa, 33 rozdział. Jeszcze ważniejsze świadectwo mają w Miszni, to w dokumentach rabinackich pierwszego, drugiego stulecia. Miszna Synedrion 10,1. Wsi Izraelitiany mają uczać w świeci majbutniemu. Tak było napisano. Uwestwi narod bude narodom prawednym, prawedników, kotri otrzymają zemlę na zawsze, krainu na zawsze. To je komentarz rawinacki po odnoszeniu do Isaii 60:21. Takoż Talmud utotożnie powernienia zahyblenych pokolin Izraela do nowej ziemi obiecanej z ich wchodem do majbutniego świtu. Judaizm rabinacki baczył w zemnomu carstwie Izraela figuru, typ, proroctwo majbutniego stworzenia. I choworyw pro i Miszna i Talmud choworiat pro nowy werchni Jerusalem. Tak tołkuje czy własne Isaiu 60,21. Tak że, choć je prawdą, że czastyna Jewrejów oczekiwała na Mesiju militarnego i politycznego, to dywlecząc po tekstach proroków, a także po komentarzach rawinackich,
Baczymo, że elit duchowni narodu, może prosty narodce tołkował w sobie polityczno i duże tak prymitywno, duże militarno nawet. Natomiast elity duchowni i intelektualni narodu, proroky i rawiny, knyżnyki, możliwe także swieszczenki własne, tołkowali ce bilż, że ostateczno bilż eschatologiczno. I mówili pro Mesję, który będzie nie tylko królem, ale będzie także prorokom i będzie także cudotwórcą, który zwerszy nowy zawit, jaki będzie wiecznym i zakończeniem wszystkiego będzie niebesna uczta, weczeria w nowej ziemi, w nowym Jerozolimie, podczas jakiej będą dziwić się Boga i karmić się Bożej obecnością. Będzie pobudowana nowa świątynia i oni będą żyć w bezpiecie i w kulcie Boga na wieki. Oś tak oni baczyli tę nową ziemię. No i teraz, gdzie ta nowa ziemia jest? No jasna sprawa, co to jest niebo. Co jest ta ziemia, po jaką my mówimy w modlitwie Otcze nasz, niechaj przyjdzie carstwo Twoje. To jest właśnie ziemia obiecana. Niechaj przyjdzie carstwo Twoje. To jest to carstwo, pro które mówimy na samym początku, Otcze nasz, co jest na niebesach. To jest niebo, to jest carstwo Boga, to jest carstwo niebesne. Proce carstwo Jezus każe, że ono wrze jakoś przyszło. Jak ja robię CCC, to dziesno przyszło do was carstwo niebesne. Ono wrze jakoś przyszło. Po pierwsze. Po drugie, ono jest niedaleko i my je niedaleko niego. Ty niedaleko od carstwa Bożego każe do odnoho chłopca, człowieka. Jezuskowy dobre widpowi, dobre wiryw. Ono niedaleko. Ono jest w nas. Tak, że one skarżyć pro niego socjologiczno, polityczno, militarno, ekonomiczno, oś wono tut, oś wono tam, nie biżyć, nie bichajte, bo Carstwo Boże je w was, to wono wrze jakoś je w nas, wrze jakoś je miż nami. Proce carstwo, ce panowania Boga miż nami, choworyt Jezus, że lubić odyn odnoho, że świt mich pobaczy ty, właśnie ce Carstwo Boże. Lubić odyn odnoho, żeby świt mich skazaty oś jak wony lublet odyn odnoho. No, tak że ce carstwo je, że maje buty, maje zrostaty między nami, maje buty w nas. Z drugiego boku, wono maje buty, jakie przychodzić, no niechaj przyjdę. Ono wrze jakoś je, ale jeszcze jego jakoś nie ma. To jest ta kategoria teologiczna wrze i jeszcze nie odnoczasno. I wrze jakoś je, i jeszcze jego nie ma. Za tym carstwem majemo tu żyty, niechaj przyjdzie carstwo Twoje. Do tego carstwa majemo i ty, niechaj będzie wola Twoja. Ukrypleni mannoj podczas naszego wychodu. Chleb nasz nasuszny daj nam na każdy dzień. To tak jak i Jewreje otrzymywali mannu na każdy dzień i zbierali mannu z kilku trzeba było, z kim było potrzeba, nie bilż, nie męż, każdego dnia. I w drodze mają prosty Boga, żeby nam proszczał grzechy minuli, podnimał nas z teperyśnego naszego grzesznego stanu i obrychał nas przed majbutnimi. I prosty nam prowiny nasze, to i minuli grzechy, jakie my proszczajmy teper winowacjom naszym, to podnimaj nas z tego, nie probaczy nas z tego stanu teperyśnego, grzesznego. I nie wwedy nas u spokusu, to nie dozwoli, żeby nas podołali grzechy majbutni. Tak że proszczaj nam minuli, teperyśni majbutni. Podnimaj nas z grzechy podczas tego wychodu, ci mandrywki. Zbereżeni nas od wszelkiego złego. Także wszelkich niepotrzebnych strażdań, cierpień, bidy, satany, no i piekła przede wszystkim.
щоб ми дійшли до цієї обіцяної землі. Так що вся молитва Отче наш, можна сказати, є молитвою в контексті цього виходу, цього ходу і цього приходу до Царства Божого. То є молитва паломників, прочан, то є молитва мандрівників до Царства Небесного. І вернемося ще на кінець, що Отче наш, що є на небі, то ця земля, це царство не буде ніколи тут на землі. Все ж таки ця земля, хоч князь цього світу, цій землі був подоланий, то все ж таки він ще по інерції трошки керує. І то трошки добре, не ще, і трошки міцно ще керує. Структури зла є потужні. Мучеників є в 20 столітті більш ніж в попередніх усіх століттях. Тому можна сказати, що це царство Боже є неможливе до збудування тут на землі. Тому всякі утопії, всякі ілюзії, що можна побудувати царство Boże на землі, no to є дійсно ілюзії. Joachim із Fiore, середньовічний містик, сказав, що tam widzi 1200 któregoś roku ma rozpocząć się epocha ducha, która utotożniła z zapoczątkowaniem Carstwa Bożego na ziemi. Tak, znaczy to stary zapowiedź, to była epocha Otca, nowy zapowiedź, pierwsze stulecia, aż do 12 własne stulecia, to mała być epocha Syna, a potem 13 stulecia mało zapoczątkować epochę ducha. Він був хіба цистерцем, я не пам'ятаю докладно, Joachim de Fiore. No і що? І від нього, власне, наче то нового пророка Ісаї мало започаткуватися це царство Бога на землі, яке мало бути реалізоване через церкву святу католицьку і убогу, церкву людей покірних і бідних, в опозиції до колишньої середньовічної також церкви багатої. No ja sprawa, że niczego z tego nie wyszło. Co tylko namnożyło potem wszelkiego rodu sektantów, duchów niespokojnych, jeretyckich. A potem, kiedy świat stał bardziej pogański, ateistyczny, masoński, to ta idea budowania carstwa, utopijna, fałszywa idea budowania carstwa na ziemi Bożego przyniosła wielką szkodę, bo tak, masoństwo chce carstwa na ziemi, może nie Bożego, lucyferskiego, ale jakiegoś carstwa idealnej cywilizacji na ziemi, raju na ziemi, to. Komunizm to była spróba pobudować raj na ziemi. Nacyzm, przynajmniej dla Niemców, który zawsze Iberales ponad wszystkich innych, to była spróba Hitler, to była spróba budowania carstwa na ziemi. Także te perli z nomanitnej duchowności, New Age, duchowni z gender, to jest także spróba budowania odkrytego, tolerantnego, wyzwolonego z aspektu moralnego, z tego jarma moralnego suspilstwa. Суспільство людей здорових, завжди молодих, щасливих, які плавають в розкошах всяких, де все є дозволено, де ніхто нікому не каже слова гріх. Так що якби ці міражі, це мрійство, ця маячня про царство Боже на землі, про Вавилонську башту, тобто про спробу організації цього царства, чи то без Бога, чи то навіть з Богом, Joachim de Fiore, значить то з Богом, choć tak naprawdę win promachnął się, to nie był duch święty, tylko duch lucyferski. Można promachnąć się, bo i jeden śwityć, i drugi śwityć. Jeden jest świtłem, a drugi śwityć jakoś prożektorowo. No, ale można pomylić się inodi, koło niewprawne oko. Tak jak u Joachima de Fiore. Odnym słowem, czy to wawilońska, bez Boga, czy to jakoś mistyczna, sektancka, fanatyczna sprawa budowania z Bogiem tego carstwa, Невдасться. І так само нереалістичним є нарікання на якусь спільноту, що я тут не знайшов любові, а де ти знайдеш любов? Чоловіче чи жінко?
Także trzeba pamiętać, że ta kategoria wrze jakoś je, forpoczta, jakby początki, pierwsze płody cesarstwa wrze mają buty w nas, przez ducha utiszytela, przez ducha, jaki oświadczuje nas, przez modlitwę Otcze nasz, w nas ce lubow, cej mir, ce radość, duch w cichy, duch Bożego prowadzenia, panowania Bożego nad nami, Jezus Chrystus, wrze jakoś cesarstwo mają buty w duszach wiernych, ale nie trzeba czekać, jeszcze ono zdejsnie się tu na ziemi. I pamiętajmy, że własne Satana stoi za takimi sprawami zdejsnie te Carstwo Boże na ziemi. To Satana proponuje, żeby nie było kamni w achliby, to Satana proponuje, żeby dać nam to carstwo, dać nam władu. Win proponuje bogactwo i władu. Za cino tylko prekłonę kolino. Za cino tylko nie czekaj na Boga. No i w pryncypi też czym spokusza Jezusa, będzie spokuszaty wszystkich świętych, będzie spokuszaty wszystkich nas. Pamiętajmy, że to jest tonka spokusa, że można promachnuty się, że można powierzyć. Kiedy dusza ludzka niespokojna, kiedy dusza ludzka zanadto pragnie tego carstwa, tak wrze teper, znajete, nie chcesz czekać, aż dibrowa wyrosta i twój prawnuk będzie zbierać i doszki robić, tylko ty sam, że chcesz, no to posiejesz trawu. Tylko co nie będzie dibrowa, co będzie, czy dubrowa, dibrowa, tak, pewno. Tylko co będzie trawa. No trawa, trawu będziesz mieć przez 2 tygodnie, a dibrowu przez 200 roków, albo 300. No. I to jest Carstwo Niebesne. Także trzeba poczekać, słuchaj. Trzeba pomerty. No. Zerno pszenicne musi pomerty, a to nie przyniesie urożaj. Także nie tak szybko, nie spieszyć. Ta ziemia obiecana dostaje się z błahodati. To Bóg musi nam dać. My nie możemy uwić tutaj sami. Czerwone Morze nas zatrzymaje. Faraon nas zatrzymaje. Piesok pustyni nas zatrzymaje. Jakże Bóg nie da manny, nie da wody, nie powiedzie sam wstąpi w ogniu czy chmary. Jakże nie będzie nam to zostać, nie będzie tego wszystkiego, tego powilnego, spokojnego dozrywania i ci mandrówki. Sami sebe, Jordan nie roztopi się, Jerychon nie wpadę, bez pomocy Boga my tutaj nie doberemy się. Za wysoko to Carstwo Niebesne, niebo za wysoko, nieskończeno wysoko, my tutaj nie zalizamy z naszej prerwy. Także odkładajmy spokusy i Hajewa w raju odkładaje spokusu satany, że będzie to jak Bohy, że teper w raju może być Carstwo Niebesne. No nie może być, ona cej rzest, kiedy ona wyciągnęła ruku za zabronny plic, to ona dumała, że ona zbuduje sobie wrze niebo w raju. Nie wystarczało jej raj, bo ona chodziła wrze matce niebo, Carstwo Boga, sama. Jezusa spokusza w takoż, nie czekaj na Ojca, zrobię to sam. No, a Jezus każe, że ja kraście poczekaju na Boga, na mojego Ojca, to muszę, co to będzie za carstwo bez Ojca? Tak jak my im mówimy, Ojcze nasz. To jest ta ziemia obiecana. Jasna sprawa, że serce ich pierwszych płodów jest Eucharystia. Kiedy siedzimy na Eucharystii, to chyba najbliższy tu na ziemi, my wrzeje w tej obiecanej ziemi. To jest właśnie ten bankiet, gdzie Bóg nam służy, gdzie nie my Bogowi służymy tak naprawdę. To jest dziwny kult, co jest Eucharystia, znajdę. To muszę, no, to osobliwo widno u rymokatolików, bo wy, biedni prawosławni, grekokatolicy, musicie stojaty, kłaniaty się i dużo często chrystyty się. My tam perechrystyli się dwici, jeszcze trzy chrystyki tam na czoli, na ustach, na grudziach raz. No, a to takie małe. Praktycznie tylko dwa dwieci my chrestymy się, rymokatolicy. A tak to postino ma, że siedmo, długo skuczno siedmo sobie. Tak że w tej manierze siedety i niczego ma, że nie robity. Tam tylko metuszycja, nawet u nas chorne metuszycja, nam, my leniwi, my nie tak pracowici, znajdę, jak rzekokatoliki czy prawosławni, my nie śpiewajmy, płatymy grosze i organist za nas śpiewaje. Czy organistka. Hej, śpiewaj, my płatem, sami siedzimy, spokojnie odpoczywajmy, to jest odbój. Moja mama chodziła sobie na codzienną Eucharystię, to muszczo chodziła także troszkę widzieć z domu, w tikty, widzieć suje, widzieć metuszni, widzieć człowieka, widzieć nas, trochę dzieci, widzieć babuni i sobie, widzieć uczniów, wczyła na półtorej stawki, jak wczytelka. Także ona sobie szła na Eucharystię, nie widawaty kult Bogowi, Boże, upasi, tylko siste i widrubaty się, znajete, widdychnuty.
Так що, власне, тому ми платимо гроші, щоб органіст співав, щоб грав, щоб музика була якнайбільш якісна, дай Боже. Бах і ці справи. Священнику даємо гроші. Хай він метушиться, хай він собі стоїть. Ми собі сидимо і чекаємо, там слухаємо собі музику, слухаємо слова. Якщо треба, то йдемо почистити душу в сповіді. Також там священник хай метушиться, ми там тільки щось там лапснули, а він нам прощає. A potem sobie siedzimy aż do przyczastia, w przyczastii sobie imo, a tak to Bóg ducha szle, słowo szle, potem sam przychodzi w przyczastii, my robimy miam miam. Jeszcze troszkę posłuchali jakichś niepotrzebnych ogłoszeń swaszczennika, gdy win próbuje nam łapszu na wucha i coś tam nam nawiązaty, jakiś tam grupki, jakieś rekolekcji, jakieś tam przybrania chramu niepotrzebne, hej, inni co zrobią, to my. My tu na odpoczynek przyszli. Także słuchajcie, no ja każę pro standardy, da? To podobiecie, jaki to kult? To Bóg ma jak nasz, to Bóg kłaniaje się nam, to Bóg służy nam, przez to wszystko. Bóg i cerkwa służy nam, a nie my Bogu. Prawda? I to jest, że to, co Jezus skazał, że w wiecznym carstwie wy sobie siadacie, a ja będę łazić za wami. To już zwerszuje się pita z Eucharystii. To już I to posłów ty zwerszujesz. Nie tylko tak, że my siedzimy w ławce, a świeszczenek propowidujący stoi. Czy my sobie siedzimy, a win tam gdzieś za wiftarem stoi po stinie. Ale co zwerszujesz nie tylko tak w prybombasach, ale co zwerszujesz posłów ty, że Bóg dzisno nas omywaje, oczyszczaje, że Bóg dzisno odpowiadaje na nasze prochania, choworzy do nas, proswiczaje nas, daje nam w tichu. A na koniec sam przychodzi, pomyraje za nas, podnimaje za zmartwych i przychodzi i daje nam jeszcze ducha w tych szytyla i ducha oswiaczującego i przychodzi do nas w czas. I daje nam błogosławienie na wesz tydzień. To tu Bóg ucharzywa, Bóg chodzi za nami, służyć nam. Oś to jest, że początek dziejstwo i suć na Carstwa Nebesnego. Tylko teraz serc terni. A to di w sławie i w szczęście bez końca. Dziękuję wam za uwagę i Miszy także za wielką cierpliwość.